Za kilka lat? No okej. Za rok? No jeszcze jakoś się zgodzimy, ale teraz to nie. Nie jestem gotowy, nie jestem przygotowany, nie zaplanowałem tego sobie. Zobaczmy, jak my traktujemy łaskę Pana Boga. Obwarowujemy się tak racjonalnie i tłumaczymy, dlaczego nasze modlitwy się nie spełniły, że było pewnie to, tamto, ponieważ nie chcemy tak w pełni zaufać. Odkładamy to na później. Zamiast twierdzić, dobrze, pomodlę się i uwierzę, że to się spełni, a nie modlę się o dobrą pogodę, a potem biorę największy parasol, który mam w domu. Pan Jezus powiedział, dziś spełniły się te słowa Pisma. Nie kłamał. Nie powiedział tego tylko po to, aby dobrze brzmiało. Naprawdę, dzisiaj może wydarzyć się cud. Tylko pytanie, czy wierzysz w to i czy naprawdę go potrzebujesz, czy wyczekujesz, czy jest on tobie potrzebny? Tak, właśnie dzisiaj.